Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio. A teraz już chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie wzoru, takiego szydełkowego wzoru, który wykorzystałam właśnie w tym motywie kolczyka, szydełkowego kolczyka wykonanego z kordonka. Ten motyw jest dość duży, wyszedł dość duży, dlatego że ja przerobiłam go na dość dużym szydełeczku proporcjonalnie, bo szydełeczku 1,5, więc on ma średnicę 7 cm, ale oczywiście można przerobić mniejszym szydełeczkiem i uzyskać troszeczkę mniejszy kolczyk w ten sposób. Ale żeby się nie rozgadywać, ja już zapraszam Was na wspólne przerabianie tego wzoru. A ja w tym tutorialu pokażę Wam, jak przerobić krok po kroku taki wzór, który wykorzystałam w takim szydełkowym kolczyku. Ja ten kolczyk leciutko tylko usztywniłam wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, ale można ten wzór fajnie na przykład usztywnić krochmalem czy chociażby lakierem do włosów. No i w ten sposób może ten kolczyk będzie troszeczkę bardziej sztywny, ale już ten wzór jest w miarę sztywny, dlatego że właśnie wszystkie tutaj łuki wykorzystane, łuki z oczek łańcuszka wykorzystane w tym schemacie zostały wzmocnione właśnie obramowaniem z półsłupeczków, to już usztywnia ten wzór. A teraz już chciałam Was zaprosić do wspólnego przerabiania tego wzoru. Więc zaczynamy od tego kółeczka centralnego, więc tutaj przerabiam, zawiązuję pęteleczkę i przerabiam łańcuszek bazowy złożony z 5 oczek łańcuszka, które zepnę w kółeczko, czyli właśnie przerabiam moje 5 oczek łańcuszka. Najpierw pierwsze oczko łańcuszka przyciskam, w ten sposób niteczkę drugie, trzecie, czwarte i piąte. I w ten sposób przerobiłam ten rządek bazowy złożony z 5 oczek łańcuszka i teraz szczepiam jego końcówki, czyli muszę się wbić w to pierwsze oczko tutaj, czyli właśnie wbijam się w pierwsze oczko i po prostu przeciągam o niteczkę w ten sposób i mam szczepione, mam takie kółeczko, malutkie kółeczko. I teraz wzdłuż tego kółeczka, wzmocnię właśnie schemat tego kółeczka, przerabiając wzdłuż 10 półsłupeczków, czyli wbijam się w ten środek tego kółeczka i przeciągam niteczkę, i przeciągam raz. I zobaczcie, właśnie ten schemat tego kółeczka już się zarysowuje, a przez to, że ja tutaj upchnę na tym obwodzie 10 półsłupków, ten wzór będzie bardzo fajnie usztywniony, więc jeszcze raz pokażę powoli, jak przerabiam taki półsłupek, czyli wbijam się, przechodzę przez środek mojego kółeczka, chwytam nitkę, przeciągam. Teraz mam 2 narzucenia i teraz narzucam nitkę raz i po prostu przechodzę przez te 2 narzucenia i dociskam i mam kolejne oczko. I takich oczek muszę przerobić 10 wzdłuż właśnie tego pierwszego, tego obwodu, tego kółeczka, które stanowi podstawę dla mojego właśnie mojego kolczyka. W tym momencie właśnie przerobiłam, obrobiłam to kółeczko 10 półsłupeczkami, teraz szczepiam końcówki, czyli wbijam się w to dziesiąte, raczej w to pierwsze oczko. I wbijam się w to pierwsze oczko i właśnie przeciągam nitkę, szczepiam 2 końcówki, tak jak na początku wzoru. Trzeba się przepchać szydełeczkiem. Przeciągnęłam przez pierwsze oczko i przez drugie i w ten sposób właśnie szczepiam oczkiem ścisłym, zamykającym. No i mam zamknięte to kółeczko. Te pierwsze moje 10 oczek, 10 półsłupeczków, dobrze tutaj jednocześnie chować tą nitkę, żeby ten kolczyk właśnie, żeby nie wisiała jakaś niteczka, tylko żeby właśnie ją wmontować w robótkę, żeby ten kolczyk był w miarę właśnie fajnie wykończony. Teraz dlaczego było mi potrzebne 10 półsłupków wzdłuż tego okrążenia? Dlatego, że w kolejnym okrążeniu będę przerabiać 10 słupków, czyli w każdym z półsłupków z tego pierwszego okrążenia przerobię właśnie po jednym słupeczku, tylko że właśnie, żeby rozszerzyć ten okrąg, oddzielę tutaj takim łukiem złożonym z 3 oczek łańcuszka. Tak więc zaczynamy. Jednocześnie postaram się tutaj wmontować tą niteczkę z początku i przerabiam właśnie przerabiające 3 oczka łańcuszka. To jest, zastępuję ten pierwszy właśnie słupek, 3 oczka łańcuszka i teraz jeszcze dorzucę 3 kolejne. Raz, 2, 3 i przeskakuję do kolejnego półsłupka z tego właśnie wokół tego okrążenia bazowego, czyli właśnie wbijam się i przerabiam mój pierwszy słupeczek. Tutaj jednocześnie postaram się tą nitkę wmontowywać, żeby ona nie wisiała w tym kolczyku i teraz znowu przerobię właśnie 3 oczka łańcuszka, które rozdzielają i ja sobie tą nitkę może w ten sposób wmontowuję, przekładając i sąsiad robi remont i to są właśnie uroki nagrywania na YouTube'a. I teraz właśnie znowu przerobiłam właśnie ten łuk i teraz przerabiam kolejny słupeczek, który wbijam w kolejne oczko, czyli przekładam tutaj, zobaczcie jak przerabiam słupek. Przeciągam niteczkę i teraz mam tutaj, mam tutaj 3 narzucenia nitki na szydełku. Narzucam nitkę jeszcze raz i przeciągam przez 2 pierwsze narzucenia i narzucam nitkę jeszcze raz i przeciągam przez 2 kolejne, czyli słupek składa się z 2 przeciągnięć. No i teraz zrobię kolejny taki łuk rozdzielający złożony z 3 oczek łańcuszka, czyli właśnie tą nitkę
jednocześnie wykorzystam, żeby ją tutaj wmontować. Ona w zasadzie taka długa nie musi być. O, czyli mam trzy oczka łańcuszka i teraz znowu narzucam nitkę i wbijam się w kolejne oczko, o, i przerabiam kolejny słupek, czyli mam znowu trzy narzucenia nitki na szydełko. Narzucam nitkę, przeciągam przez dwa pierwsze narzucenia i narzucam jeszcze raz i przeciągam przez dwa kolejne. No i mam właśnie kolejny słupek i znowu przerobię taki łuk złożony z trzech oczek łańcuszka, no i w ten sposób właśnie do końca tego okrążenia przerobię 10 razy taki motyw, czyli o, czyli znowu narzucam nitkę i wbijam się w kolejne oczko, tutaj trzeba dobrze je wypatrzeć, o, i przeciągam raz i przeciągam dwa i w ten sposób te słupeczki mi się tak fajnie rozkładają wokół tego okrążenia i to jest to, i to jest właśnie ten taki pierwszy rządek, pierwszy taki kwiatek, który zaczyna się zarysowywać wokół tego właśnie naszego rządku bazowego. No i w ten sposób właśnie przerobiłam to okrążenie do końca, teraz tylko spinam jego brzegi, czyli wbijam się w trzecie oczko łańcuszka z początku tego okrążenia, te trzy oczka łańcuszka zastępowały pierwszy słupek i przekładam szydełeczko raz, przekładam przez drugie oczko, o, i w ten sposób szczepiłam końcówki. No i teraz będę utwardzać właśnie brzegi tego kwiatka i jednocześnie przygotować punkty zaczepienia dla tego ozdobnego obramowania. Więc właśnie, jak przerabiam to okrążenie, zaczynam oczkiem łańcuszka, w ten sposób zawsze zaczynam okrążenie, żeby po prostu, no jakby tak w miarę płynnie przejść do kolejnego rządku. I teraz po przerobieniu tego pierwszego oczka łańcuszka przechodzę do tego łuku i w każdym z tych łuków będę przerabiać po właśnie dwa półsłupki, a właściwie po cztery półsłupki rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka, czyli mój pierwszy półsłupek, drugi półsłupek. One utwardzają jakby obramowanie tego łuku. Teraz przerobię dwa oczka łańcuszka, to będzie ten łuk, który później zaczepie właśnie to kolejne obramowanie, czy ten kolejny rządek taki ozdobny. I teraz znowu dwa półsłupeczki, tak żeby ten punkt zaczepienia dla kolejnego łuku, dla kolejnego rządku był, znajdował się właśnie po środku takiego łuku. I znowu przeskakuję do kolejnego łuku i raz, dwa oczka, dwa półsłupeczki, o, dwa oczka łańcuszka i tutaj jeszcze ściskam dwa kolejne półsłupki. No i dzięki temu właśnie, no to usztywnia, to obramowanie kwiatka coraz bardziej staje się takie sztywne, jest fajnie usztywnione. O, no i teraz znowu mam dwa półsłupki, właśnie wzmacniające obwód tego kwiatka, dwa oczka łańcuszka, które przygotowują punkt zaczepienia dla kolejnego już obramowania, dla kolejnego okrążenia i znowu dwa półsłupki. I znowu kolejny łuk i tak samo dwa półsłupki, o. Teraz dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki i w ten sposób właśnie tą sekwencję przerabiamy w każdym łuku, a tych łuków mamy 10, bo mieliśmy właśnie 10 półsłupków, 10 takich pręcików czy prążków naszego kwiatka, no i 10 łuków w związku z tym właśnie wzdłuż obwodu tego kwiatuszka, no i w ten sposób właśnie wzmacniamy te takie przejścia, czy te takie płatki tego naszego kwiatka. No i właśnie w ten sposób wzmocniłam brzegi tego kwiatuszka, teraz tylko jeszcze musimy połączyć początek z końcem okrążenia i w tym celu wbijamy się właśnie w to pierwsze oczko tutaj na początku okrążenia i spinamy oczkiem ścisłym zamykającym. No i teraz właśnie zaczynamy kolejne okrążenie i zaczynamy właśnie przerabiając po prostu łuki, które będą podstawą do tego obramowania i te łuki wychodzą właśnie z tego tutaj środka, czyli ja akurat przejdę tutaj oczkami ścisłymi właśnie do tego łuku złożonego z dwóch oczek łańcuszka. O, jestem już w tym łuku i tutaj właśnie przerobię sobie jedno oczko łańcuszka, czyli jakby taki ten punkt zaczepienia tego łuku i teraz przerobię łuk złożony z siedmiu oczek łańcuszka, czyli po prostu przeciągam, o, w ten sposób szydełeczko i policzę, mam 2, 4, 6, 7, 7 oczek łańcuszka i odnajduję ten kolejny łuk, który jest tutaj i mogę tutaj przyczepić albo oczkiem ścisłym zamykającym, czyli o, w ten sposób przyczepiam, o, w ten sposób to jest bardziej subtelne dołączenie, albo mogę przełączyć, albo mogę właśnie przyczepić półsłupeczkiem, to jak wolicie, czyli znowu teraz odbijam się z tego punktu i przerabiam 7 oczek łańcuszka, czyli mam 2, 4, 5, 6, 7, to okrążenie przyrośnie bardzo szybciutko, i odnajduję kolejny ten łuk złożony z dwóch oczek łańcuszka i albo właśnie przyczepię na przykład półsłupkiem, o, pokażę Wam jaka jest różnica, w ten sposób, o, przyczepiam półsłupeczkiem, więc tak wygląda przymocowane oczkiem ścisłym, tak wygląda przymocowane półsłupkiem, to jak wolicie po prostu tylko utrzymać, tutaj warto utrzymać jedną koncepcję, jeden sposób przymocowywania,
Więc powiedzmy, że zostanę tym oczkiem ścisłym, żeby dla odmiany, ale może być z powodzeniem półsłupkiem. Oczkiem ścisłym jest bardziej po prostu subtelnie i w ten sposób też można zamocowywać. O, czyli w ten sposób i mam przymocowany ten łuk. I teraz kolejny łuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I odnajduję to kolejne przejście, o tutaj. I przymocowuję ten łuk. I oczywiście ten łuk będę w kolejnym okrążeniu wzmacniać i ozdabiać właśnie. Tak, żeby ten kolczyk był bardziej sztywny. Czyli 3, 4, 5, 6, 7. No i w ten sposób właśnie przerabiam wzdłuż całej długości tego okrążenia, czyli przerobię 10 takich łuków. No i w ten sposób właśnie przerobiłam ten ostatni łuk, który szczepię z początkiem. Pamiętacie, ja na początku przerabiałam taki jeden półsłupeczek i po prostu tutaj wszczepię się w niego i takim oczkiem ścisłym, jak to ścisłym zamykającym, jak zawsze przerabiamy na początku okrążenia, czyli po prostu szczepiam końcóweczki. No i teraz właśnie będę wzmacniać te łuki i dodawać taki czubeczek. I ten czubeczek jest niczym innym jak pikotkiem, więc tu w bardzo prosty sposób ten łuk wzmacniamy, a właściwie według podobnej zasady jak w tym okrążeniu, czyli półsłupeczkami, tylko no troszeczkę więcej przerobimy tych półsłupeczków, dlatego że ten łuk się wydłuża, czyli przerabiam sobie cztery półsłupeczki, o, czyli półsłupeczek przerabiam w ten sposób, że przeciągam niteczkę, o, i zaciskam. Pokażę Wam powoli to oczywiście. No i teraz dochodzę do tego czubeczku, który jest niczym innym jak pikotkiem, złożony z pięciu oczek łańcuszka, czyli przerabiam właśnie w tym celu pięć oczek łańcuszka, 3, 4, 5, mogą być 3, to można sobie przetestować jak wolicie i teraz szczepiam właśnie początek z końcem tego łuku i po prostu przeciągam oczko ścisłe, czyli po prostu przeciągam nitkę przez pierwsze i przez ostatnie oczko, w ten sposób zamykam ten łuk w kuleczkę i teraz jakby z drugiej strony dostawiam drugą nogę, przerabiając półsłupeczki. Czyli symetrycznie cztery półsłupki, czyli właśnie znowu przekładam szydełko, chwytam nitkę, przeciągam. O, przekładam szydełko, chwytam nitkę, przeciągam. No i teraz przeskakuję do kolejnego takiego łuku. No i mam 10 takich łuków w moim wzorze, więc przerabiam właśnie o cztery półsłupki na każdej długości, później pikotek i znowu cztery półsłupki, żeby było symetrycznie, czyli teraz dochodzę do pikotka, czyli 5 oczek łańcuszka, przerabiam i szczepiam końcówkę, szczepiam początek z końcem tego okrążenia. No i właśnie w ten sposób obrobiłam kolejny łuk i znowu w tym łuku przerabiam półsłupek, 4 półsłupeczki, które właśnie wzmacniają długość tego łuku, czyli o 4 półsłupki, teraz 5 oczek łańcuszka, które zamknę właśnie oczkiem ścisłym zamykającym, czyli po prostu szczepię początek z końcem, o w ten sposób i teraz tylko przeciągnę niteczkę, o przez pierwsze i przez ostatnie oczko i w ten sposób tutaj przerabiając kolejny półsłupeczek, ja go zamocuję w miarę stabilnie, o. I w ten sposób on jest tak w miarę przymocowany i znowu właśnie cztery półsłupki, czyli pierwszy, drugi i teraz o trzeci półsłupek i teraz właśnie o przekładam i czwarty półsłupek, no i przeskakuję do kolejnego łuku, który znowu wzmacniam półsłupeczkami w ten sam sposób, no i w ten sposób obrabiam wszystkie 10 łuków, o, i oczywiście najlepiej byłoby usztywnić na przykład dodatkiem krochmalu i później wystarczy dołączyć właśnie takie bigle. No i w ten sposób właśnie przygotowałam, on nie jest jeszcze utwardzony, ale pokażę Wam właśnie jak przymocowuję takie bigle i właśnie ja przyłączyłam tutaj w tym pikotku, więc używam takiego magicznego urządzenia jak właśnie obcążki, którymi tutaj troszkę rozszerzam, o, rozszerzam to, trzeba dobrze chwycić, najlepiej są takie obcążki, które nie tną, najlepiej wziąć takie, o, troszeczkę rozszerzyłam, może jeszcze troszeczkę, rozszerzam i teraz po prostu wbijam się w oczko, tak żeby było w miarę owinął nitkę i teraz po prostu zacisnę tymi obcążkami i to będzie w miarę stabilne, no i dobrze byłoby właśnie, o, i mam kolczyka już przymocowane, no i w ten sposób właśnie, o, mam przerobione takie kolczyki, przerobiam je na szydełku 1,5 i one są dość duże, tutaj pewnie lepsze byłoby szydełeczko 1,25, więc na szydełeczku 1,5 one mi wyszły, o, szerokość 7 cm, więc to są 7-centymetrowe kolczyki, więc dość duże, ale niektórzy lubią, ale tutaj użyłam szydełeczka 1,5. Można użyć mniejszego szydełeczka i wtedy te kolczyki będą, no, powiedzmy, bardziej subtelne. A ja dziękuję serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru, no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale Beata Rydzimska Szydełko i Makrama. Do usłyszenia!